Witam serdecznie wszystkich seniorów oraz zaproszonych gości. Zaszczycili nas swoją obecnością pan dyrektor Jarosław Marożek z Departamentu Zdrowia Promocji Województwa oraz pan Marian Sokołowski, dyrektor Centrum obecnego tutaj medycznego, który jest równocześnie gospodarzem tego terenu. Organizatorami dzisiejszego wydarzenia jest Departament Zdrowia i Promocji Województwa oraz Platforma Wiedzy i Wymiany Doświadczeń Dolnośląskich Seniorów, a także Dolnośląskie Forum Integracji Seniorów. W dzisiejszej imprezie uczestniczą seniorzy, którzy na stolikach prezentują swoje rękodzieło. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten specjalny czas, czas przedświąteczny. Wszyscy się szykujemy do świąt Wielkiej Nocy. Jest to ważne wydarzenie w życiu każdej polskiej rodziny. Cieszę się, że mogę Państwa gościć w Centrum Medycznym Dobrzyńska, nie jako pacjentów, tylko jako właśnie osoby odwiedzające nas w ten ważny przedświąteczny czas. Myślę, że będzie to dobre miejsce do wymiany doświadczeń, spotkania z mieszkańcami Wrocławia, spotkania Państwa między sobą, przepiękne rzeczy na stołach, aż ślinka cieknie. I chciałoby się skupnąć tu i tam mimo Wielkiego Postu. Korzystając z okazji, życzę Państwu ciepłych, wspaniałych, rodzinnych świąt, takiego wyciszenia się i zahamowania w tym biegu, bo biegniemy cały czas, spieszymy się, a ten czas spędzony z rodziną na wymianie doświadczeń, na takim byciu wspólnie razem, to jest wielka wartość dla nas wszystkich. I myślę, że w XXI wieku powinniśmy jeszcze bardziej cenić te wspólnie spędzone chwile międzypokoleniowo z najmłodszymi, z wnukami, dziećmi, dziadkami, bo tak naprawdę to jest wielka wartość. To jest wielka wartość rodziny i tych świąt. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Pani Marii Bogowolskiej-Wepsięć, kierownik działu promocji zdrowia, za wspieranie Platformy Wiedzy oraz wymiany doświadczeń dolnośląskich seniorów, a także Dolnośląskiego Forum Integracji Seniorów. Partnerami dzisiejszego spotkania poprzedzającego Triduum Paschalne jest Centrum Medyczne Dobrzyńska, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Miękini, a także przedstawiciele mediów, którzy są z nami. Zwyczaj święcenia pokarmów jest tak długi w zasadzie jak chrześcijaństwo w Polsce. Początki obchodów Święta Wielkanocy w Polsce wiążą się z przyjęciem chrztu, a więc X wiek. W literaturze mamy zapisy na temat święcenia pokarmów już z XIV-XV wieku. Oczywiście święcenie pokarmów w przeszłości miało zupełnie inny wymiar niż dzisiaj. Przeważnie zanoszono do kościoła jeszcze przed wojną wielkie kosze wypełnione różnymi rytuałami. Czasami, tak jak do dworu, do pałacu, ksiądz udawał się osobiście i tam na stołach, gdzie były wystawione pokarmy, jesięciu. Dzisiaj zanosimy te pokarmy w symbolicznej postaci, w niewielkich koszyczkach. Oczywiście najważniejsze są jajka, czyli symbol życia i odradzającej się wiosny, ale dla nas symbol budzącego się nowego życia. Baranek wielkanocny, drugi nieodzowny atrybut, symbol zmartwychwstałego Jezusa. Chleb nawiązuje do ciała Chrystusa, oczywiście wędlina, no i ciasto. To, co wkładamy do koszyczków wielkanocnych, też jest uzależnione od
regionu. Ja myślę, że warto szukać takich potraw, których nie spotkamy gdzie indziej. Dolny Śląsk to taka prawdziwa mieszanka różnych smaków z różnych regionów Polski, tak jak ukształtowała ten region historia, takie są też kulinaria, więc ja zwykle szukam takich potraw, których wcześniej nie miałam przyjemności skosztować, zobaczyć jak wyglądają i za każdym razem znajduję coś nowego, więc wydaje mi się, że to jest najciekawsze w naszych dolnośląskich Wielkanocach i to jest czymś, co wyróżnia nasze święta od innych regionów. Czy na Pani stole zdarzają się jakieś te nowinki podpatrzone tutaj właśnie między innymi? No akurat jeśli chodzi o mój stół, to jestem tradycjonalistką w 100% i pojawiają się te potrawy, które zwykle goszczą na moim stole, gościły na stole moich przodków, także jestem wierna tym tradycjom, natomiast bardzo chętnie podpatruję i opowiadam, jak mam przyjemność gdzieś gościć i opowiadać o tych tradycjach dolnośląskich. Jajko. Bardzo ważny element świąt. O tradycji różne legendy krążą. Ja posłużę się tą, którą najstarszą, którą znam. A więc mówią, że właściwie to jajka i malowane wywodzą się od Marii Magdaleny, która przyszła do Herodu, stawiając się za Jezusa i ofiarowała mu jajko malowane. Stąd taka jest legenda, że to jajko to jest z tej tradycji. Oczywiście różne są tradycje, ja Państwu przypomniałam tylko tą. Jajko bardzo ważne, ponieważ jajko kiedyś jak się budowało dom na rogach, też podstawą było postawienie tego jajka. Jajko, mówi się o niej wielkiej takiego działania zdrowotnego. Jajko istotnym jest też elementem tutaj, na naszym Dolnym Śląsku, ponieważ już w X wieku odkryto skorupy jaj w okolicy Wrocławia i Opola. Więc też pamiętajmy, że mamy piękną tradycję dolnośląską. I legenda mówi też o tym, że takie jajo leżało sobie na grobie, na pomniku grobowcu Jadwigi Śląskiej i chłopiec, który był obezwładniony, podszedł, zabrał to jajko, potrzymał to jajko i okazuje się, że wróciła mu moc w nogach, zaczął chodzić. I myślę, że jak zaczniecie Państwo czytać, to bardzo dużo znajdziecie takich rzeczy związanych z jajkiem. Jajkiem kiedyś, jak był pożar, rzucano jajko, wierząc, że to zagasi. Ale też mówią, że jajko, jeżeli ktoś był chory, bo już są takie czarodziejskie moce, ale może warto pamiętać, to się trzymało to jajko przez moment, oddając złe moce. I wtedy się wynosiło na pole. I nie wolno było tego jajka zabrać, jeżeli ktoś go znalazł, bo wtedy by wziął to ze sobą, prawda? Więc po co? Więc myślę, że to jajko też jest takim ważnym elementem. I bardzo bym chciała przejść tutaj już do świąt, czyli mamy pierwszy dzień świąt, wracamy z rezurekcji, siadając do śniadania. I stary polski zwyczaj mówi o tym, że nie usiądziemy do tego śniadania, powinniśmy zjeść łyżkę chrzanu, podejść do konia, trzy razy chłonąć, wrócić i wtedy dopiero zjeść jajko, chleb z masłem, placek i opasek. Taka była tradycja. My też przywieźliśmy z sobą na dole jest chrzan, prawie że własnej roboty, prawie. I też mamy jajkę, żebyście Państwo po prostu spróbowali i myślę, że też warto podtrzymywać tą tradycję. I później odbywały się zabawy. Czemuż służymy to jajko? To jajko mówi się o trzech grach i zabawach przy stole wielkanocnym, bo przecież zaczynając śniadanie, które trwało od rana do popołudnia, stąd też był taki nazywany jednym dymkiem przy jednym dymku. Różne są nazwy tego śniadania w zależności od regionu, tak jak już tutaj Pani wspomniała. No i później, ponieważ znajdujemy się przy stole rodzinnym, tradycja nakazuje, żeby czymś zabawić gości albo dzieci, bo przecież całymi rodzinami siadano do śniadania, były obfite i dzisiaj też są mimo wszystko obfite. Ach, przepraszam, zapomniałam jeszcze jednym powiedzieć, jeżeli nie zjadło się chrzanu, to też można było przed śniadaniem narywać pokrzyw, podsmażyć je na delikatnym maśle i dopiero później zacząć jeść śniadanie. A tak jak Pani mówiła, wiązało się po prostu z tym, że to był długi post. Żołądek jednak mimo wszystko nie był przygotowany.
przygotowane na taką obfitość pokarmów. Stąd ten krzan, stąd ta pokrzywa, która dzisiaj jest bardzo zdrowotna, polecam pokrzywę pod każdą postacią. Otóż proszę Państwa, i mamy jajka, siedzimy przy stole i możemy wykonać trzy fajne zabawy. Ja zaprezentuję, pozwolę Pana wykorzystać. Pierwsza zabawa zwana walatką. Po prostu polegało na to uderzeniu w jajko. Tego, kogo jajko się stucze, a już stukło mi się drugą stroną, stucze, to wtedy oddaje cały kosz jajek albo tyle, ile ma. No to co? Tak. Ja zabieram jajko. Wygrałam. Ale oczywiście to było przypadek. Drugi zwyczaj to było toczenie jajka. Toczyło jajko, żeby ono w linii prostej padało do takiego przygotowanego wcześniej woreczka. To wcale nie jest prosto, ponieważ jajko różnie się toczy. I to była wybitka, ale również z jajkiem rzucano do siebie. Myśmy to wydrukowali, nie chcę, ono nie pękło. Rzucało się do siebie jajkiem. Nic się nie stanie, bo ono jest tak twarde. Ale jednak mimo to, co spróbujemy. Proszę Państwa, również to jajko miało znaczenie związane z zwierzętami. Wychodząc z domu, obtaczało wszystkie zwierzęta, konia, królika, żeby koń biegał tak gładko jak to jajeczko. Także jajko w tradycjach rodzinnych na pewno jest pięknym zwyczajem, warto to pamiętać. To jest kolejny zwyczaj. I teraz może śmigus dyngus, tak na końcu na wesoło. Dzisiaj mówimy śmigus dyngus, to też się wywodzi z niemieckiego, który kiedyś oznaczało śmigus, czyli smaganie brzozowymi gałązkami, a dyngus to było po prostu wykupowanie. I dzisiaj połączone są dwa słowa. Chłopcy zbierali się już drugi dzień świąt, czyli w niedzielę wieczorem. Wiedzieli, która panna w domu mieszka i ogłaszali takie poracje, mówiąc o jej zaletach, o frutni, o jej wadach. I w zasadzie to niepożądane duchy jako panni się nic nie mówi. Nawet tej najgorszej koślawek, ale o niej też mówiono. I wtedy podchodzono z takim wiadrem i oblewano. Jeżeli panna nie do końca chciała być oblana, to w tym momencie wykupywano jajka. I stąd te jajka pojawiły się też w drugi dzień świąt śmigus dyngus. Nie znamy źródeł, skąd to się wywodzi. Jedna z informacji mówi o tym, że otóż to odbyło w Jerozolimie, gdzie dowiedzieli się o Chrystusie. Zebrało się bardzo dużo ludzi i Żydzi, żeby nie robić takiego tłumu, z góry oblewali wodą. Nasz bliżej na zwyczaj, legenda, o której mówi, to mówi, że się odbywało to na Litwie. Bardzo dużo chrześcijan chciało przystąpić właśnie do chrztu, albo to wielki tłum, więc stwierdzono, że najlepiej podejść do wody i tam następuje chrzest. Więc to są takie krótkie rzeczy, które Państwu chciałam przypomnieć, a teraz oczywiście w imieniu Legnicy chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia, pamiętając o pięknych tradycjach i życzę Państwu wesołego Alleluja. Krzyż. Zwykła droga wokół poleń, a przy drodze w samotności podwyższony na cokole siedzi Jezus wrasobliwy, zatroskany o swe pole. Złote kłosy, ziarno Jego, niby wiele jest wokoło, ale jakoś mu nie swoją. Mało ludzi na tej drodze, gdzie On czeka, On spragniony, wypatruje tych zgubionych, tych, co zaszli za daleko. Zeszli z drogi, szli na skróty, poprzez pole czy zawrócą, by zobaczyć, co zobaczyć, a Jezusa na cokole i przeprosić, i zapłakać, i przebaczyć, a przebaczyć to zapomnieć i wybaczyć. Ja też Państwu
wszystkim życzę zdrowych, spokojnych świąt Wielkiej Nocy i samych dobrych ludzi wokół siebie. Spokoju i zdrowia najwięcej. Dziękuję.